Cześć, jestem Monika. Cześć, jestem Wojtek. I witamy Was na naszym kanale MyEnWo w podróży. Witamy Was po wyprawie w góry na następnym grzybobraniu. Jak pamiętacie, mieliśmy cały koszyk prawdziwków ostatnim razem. Słuchajcie, dzisiaj mam wrażenie, że normalnie zabierzemy drugi do domu, Monia. Jak Ty uważasz? Chciałabym. Tak, zostańcie z nami, nie przedłużamy. Idziemy po następny koszyk prawdziwków. Sobotę, pierwsze ujęcie z grzybkiem, to było właśnie jak taki malutki łebek wystawał, muchomor, piękny. Zobaczcie, to było w sobotę, dziś jest środa, 2 sierpnia i jaki już wyrósł. To sobie wyobraźcie, co tam musi być z tymi naszymi prawdziwkami. Lecimy i następne ujęcie przy prawdziwku. Oby. No i proszę, jeszcze nie doszliśmy do naszej miejscówki. A tu takie cudeńka już na nas czekają. Najprawdziwsze prawdziwki. Przepiękne. Zobaczcie jaki rozmiar. Fantastyczne. Nic. Zabieramy. No jeżeli tak się dzisiaj zaczyna, no to ja już normalnie aż się boję. Bo wzięliśmy tylko ten nasz jeden standardowy koszyczek. Ten ma trochę korzeń miękki. Zaraz będę rozcinał i patrzył, czy zdrowe. Piękne. Kapelusze piękne. Lecimy. No i kochani, te ostatnie były robaczywe. Niestety, w sam kapelusz już nawet robaczki weszły. Ale tutaj zapowiada się kolejna piękna zdobycz. Tylko czy będzie robaczywa, czy nie, zaraz się okaże. Już jest trochę ciemno w lesie, bo jest przed 18:00, po pracy szybka akcja. Wyruszamy z Monią. No nic, patrzę, czy robaczywy. Wojtek sprawdza tamtego grzyba, czy jest robaczywy, a ja już tutaj znalazłam kolejnego. Ale śmieszny. Kapelusz super. Jest. Poprzedni grzyb to tylko kapelusz. Zdrowy. Ale ten. A ten piękny. Pokaż. Musi złapać ostrość. Tutaj naprawdę super. Wojtek dla pewności jeszcze kapelusz tego wielkiego grzyba sprawdził, żeby nie zabierać robaczywych do domu. I się okazuje, że jest ok. Super, wzdłuż idealne. No i jest kolejny do koszyczka. Wspaniały. Piękny. Wykręcamy. O, ale mu noga siedzi. O ja. Jak się za nią zabrać? Ale głęboko. Zobaczcie. Fantastyczne. I tutaj jest jeszcze jeden. Piękny. Do kolekcji. Zabieramy. Są piękne kolejne trzy, ale Wojtek mówi, że zabieramy tylko tego. I tego. A tego maluszka zostawimy. Piękne cudeńko. Fantastyczne. Taki średniaczek, ale pięknie siedział. Choć korzeń mu coś pękł. Aha. Taki malutki asito. Zaraz sprawdzę i Wam powiem, co jest w kapeluszu. A zobaczcie, jak ten się schował. Ukrył się przed nami. A tutaj obok maluszek, którego zostawiamy.
I z tego maluszka, co go przed chwilą znalazłem, kapelusik, okej. Ale tutaj mam jeszcze jednego takiego pięknego. No i zobaczymy, bo chyba jest podobna sytuacja. O, niestety. Zobaczcie, jaki gigant. Cudo. A wygląda on tak po wyrwaniu. Słuchajcie, dzisiaj mamy tyle robaczywych, korzonków, kapelusze, praktycznie wszystko jest ok, że więc od razu podcinam te korzonki trochę bardziej. No i zobaczcie. Niesamowity. Zdrowy, ten. Piękny. Piękny. Ach. Jest kolejny. Trochę zjedzony, ale zobaczymy, co da się wykroić. No i kochani, zobaczcie, tutaj jaki gigant. Ale tu już na niego jest chyba za późno. Jest niesamowicie wielki. Moja ręka. No niestety. Nie, już nie ma co. On już tutaj dokona swojego żywota. Nie u mnie na patelni. Jaki niesamowity tutaj na góreczce sobie urósł. Sorry za jakość, ale ciemno jest w tym lesie. Chyba czołówki z sobą przyniesiemy następnym razem. I obok tego, co go przed chwilą wyrwałem, zobaczcie, jaki piękny kolejny. Normalnie książkowo atlasowy. Fantastyczny. No będzie koszyczek chyba dzisiaj jednak. Chyba będzie. Proszę. Kolejny piękny. Wyrywamy. Ukręcamy go. Ale siedzi. O ja, zobaczcie na to. Mega. Zobaczymy, czy zdrowy. Zobaczcie tamtego. Jaki niesamowity. Ale pięknie go słychać. Wow. Atlasowy. Co za piękność. Cudo. O, widzę i kolejnego. Są kolejne dwa. Piękne. No i kolejne dwa cudeńka. Niesamowite. Zobaczcie. Fantastyczne. Spotkał nas deszcz. Tak jak kilka poprzednich razy oczywiście. Tylko dzisiaj trochę bardziej. Ale my już przyzwyczajeni, więc idziemy przed siebie. Dokładnie. Grzybków już mamy sporo. Sporo, ale jak widać jest też sporo robaczywych korzeni. Korzeni. Bo jednak kapelusze ok. Na tę chwilę nasz koszyk wygląda tak. Całkiem nieźle bym powiedziała. Podoba mi się ten widok, a tobie, tak, Wojtek? Jak na pół godzinki. Rewelacja. Idziemy. Sobie idziemy z Mącią i zobaczcie tutaj, jaki cudowny, choć nogę nie ma z najtwardszą, nawet zobaczcie, się urywa właśnie, więc zaraz zobaczymy, czy jest zdrowiutki, czy nie, no ale wygląda rewelacyjnie. A tutaj, proszę bardzo, kolejny. Piękny. Urwałem, jak... Ach... Wspaniały, kolejny. Niesamowity. Podejmiemy go. O, ale noga. No, tak. Takich grzybków to...
chciałoby się zbierać. Cały koszyk. I zobaczcie, takie cudeńka się znajduje. I zobaczcie, kolejna przepiękna partia. Co tutaj dzisiaj się wyprawia po raz kolejny. Ale siedzi. Chodź do mnie. Zobaczcie. Fantastyczne. Grzybobranie w pełni. Idzie nam całkiem nieźle. Ale zobaczcie, jakie grzyby przegapiliśmy po drodze. No ale teraz już się zbieramy. Tak. Zobaczcie, fantastyczne. Atlasowy wręcz, można powiedzieć. Idę już praktycznie ścieżką. I tak z daleka. Z 20 metrów. Mówię, nie no, tak mi się tutaj ta główka świeci po tym deszczu. Ale już nie. Jest papeć. Nie, zostawiam. Szkoda. Ale już niech tutaj zarodniki sypie. Zostaje. Niesamowity klimat po deszczu. No i tak jak ostatnio. Piękny podgrzybek brunatny. Stoi i czeka na mnie. Zabieramy do koszyczka. Przewędrowaliśmy na drugą miejscówkę. I taki maluczek został w sobotę. No a dzisiaj środa. Już jest idealne do zabrania do koszyczka. I zobaczcie, stąd wyjąłem, odwracam się, wycofuję, a tu łepek wystaje kolejny. Normalnie szok. Fantastyczne. Zobaczcie, ale piękne. Chodź do mnie. Piękne. Czyścimy go. Jaka piękna rodzinka. Ustawiły się w linii. No ślicznie. Piękne. Wyciągamy je po kolei. Jeden. No ten to jest po prostu cudeńko. Dwa. No i trzy. Tak. Fantastyczne. Idziemy dalej. Zobaczcie, jaka miejscówka. Jakie piękne. Fantastyko. Robię mu zdjęcie i ukręcam. No i kolejne cudeńko na radarze. Niesamowite. Normalnie niesamowite. Lecimy. No i zdążyłem wyrwać tego jednego i patrzę na wprost. I pewnie wy już też go widzicie. Jaki tam stoi cudowny. Przedzieram się po niego. Zobaczcie na tego. No nic. Jemu też muszę zrobić zdjęcie. Jest tak fantastyczne, że nie ma wyjścia. Normalnie. Aż żal go zabierać, taki tutaj piękny stoi. No ale po to tu przyjechaliśmy. Okej, okay, podejmijmy go razem. No chodź do mnie. Ale głęboko siedzi. Piękne.
Fantastyczne. No takie to przepiękne. No i tak patrzę, co to za biała główka tu wystaje. A to nic innego jak piękny borusek. No i jest niesamowicie piękny. Co to za noga? Zobaczcie, cały był schowany. No i kolejny. Zobaczcie. Już mu nóżkę ktoś ruszył. Ale wygląda na zdrowego. Zaraz zobaczymy. Kapelusz przepiękny. No i tu mam te ostatnie dwa. Stoi następny. Ale ja już widzę kolejnego. Niesamowitego. Zobaczcie tego. Wow. Mega. No. Nic. Weźmy go również. Powoli się muszę kierować do wyjścia, bo mam ze sobą kilka pięknych sztuk. No ale zobaczcie, jak ja mogę wyjść, jak tutaj następne. Co tu się dzieje już? Tu jest jeden i tutaj, proszę bardzo. Jeden i drugi. O. Niby zdrowy. Trąciłem może mu kapelusz za bardzo. Noga też wygląda zdrowa. Zaraz sprawdzę i zobaczymy. Koszyk uzbierany. Przepiękne prawdziwki. Słuchajcie, rewelacja. Drugi koszyczek w tym sezonie, pełen. Wystarczy na dzisiaj. Na dzisiaj wystarczy. Dziękujemy, że byliście z nami. Pamiętajcie, subik, łapka i do następnej przygody. A co jeszcze chcieliśmy dodać, to pamiętajcie, że my mieszkamy i zbieramy grzyby w Szkocji. Do następnego. Cześć. Cześć.